Jesteśmy w El Salvador i w tradycyjnej, zwykłej, rodzinnej restauracji. I właśnie teraz patrzymy, jak się produkuje pupusa. Polonia. Czyli tortilla w środku z farszem. I później zrobiona na tym kawałku blanka. W środku tam jest kawałek mięsa, pasta fasolowa, ser i później była zaklepana. W ogóle jak się idzie przez Gwatemalę i przez El Salvador, to ciągle słyszy się, jak dziewczyny tak klepią. One nie klepią brawa, że my idziemy, tylko klepią pupusy albo tortilli. Pupusa to najbardziej tradycyjna potrawa El Salvadoru. Ale żeby zjeść, trzeba przyjechać do El Salvadoru.